Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie witamy w parafii świętego Jacka. Uwagi organizacyjne. W czasie mszy świętej nie śpiewamy, śpiewa tylko organista. Znak pokoju przekazujemy przez skłon głową. Komunia święta będzie udzielana tylko na rękę. Jeśli chcemy złożyć ofiarę, robimy to przy wejściu lub przy wyjściu. Po zakończeniu mszy świętej niezwłocznie opuszczamy kościół, nie zatrzymując się przy drzwiach ani na parkingu. Cały czas zachowujemy dystans 2 metrów między sobą. Gromadzimy się dzisiaj, aby uczestniczyć w liturgii mszy świętej, która sprawowana jest za duszę świętej pamięci Antoniego i Elżbietę Klasków. Przychodzimy tutaj, aby karmić się słowem i ciałem samego Boga. Słowo Boże jest jak ziarno, które Bóg rzuca na glebę naszych serc, by przemieniało nasze życie. Słowo Pana jest skuteczne, ale od człowieka zależy, czy ma dobrą wolę, czy jest jak urodzajna ziemia, która może przynieść plon. Słuchajmy z otwartym sercem tego, co Pan dzisiaj do nas mówi. Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Przeprośmy Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie złożyć tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem, zaniedbaniem. Moja wina, bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Król nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy, aby mogli wrócić na drogę sprawiedliwości. Spraw, niech ci, którzy uważają się za chrześcijan, odrzucą wszystko, co się sprzeciwia tej godności, a zabiegają o to, co jest z nią zgodne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan. Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego. Tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocnie, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Żyznej ziemi ziarno wyda.
godziny pokrywają się z Bożem. Razem śpiewają i wznoszą okrzyki radości. Na żelaznej ziemi ziarnowe kaplony. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności, nie z własnej chęci, ale ze względu na tego, który je poddał, w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów, odkupienia naszego ciała. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja. Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi. I wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. I wydały plon. Jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne. Umiłowani w Jezusie Chrystusie, siostry i bracia, całe nasze życie słuchamy jakichś słów. Słuchamy, mówimy, wypowiadamy różne słowa. Wielokrotnie są to słowa dobre, słowa wyrażające życzliwość, uczucia, słowa, które
budują drugiego człowieka, wspierają go, umacniają, ale też słyszymy i używamy wiele słów, które obrażają innych, wyrażają pogardę wobec innych, które powodują, że podsyca się nienawiść między ludźmi. Różne słowa, pośród których się obracamy, które słyszymy, które wypowiadamy. I pośród tych wszystkich słów jest słowo Boga. Bóg o tym słowie mówi, że ono nie wraca do Niego bezowocne. To słowo nieustannie głosi nam Kościół. Przez całe nasze świadome życie tyle razy słuchamy tego Bożego Słowa. To słowo pewnie też i nieraz czytamy. Zastanawiamy się nad jego znaczeniem, sensem, głębszą treścią. I to, co jest niezbywalną prawdą wygłoszoną dzisiaj w pierwszym czytaniu, wziętym z księgi proroka Izajasza, to trzeba właśnie sobie uświadomić, że to Boże Słowo, pomimo tego, że może gdzieś tam już nawet słabo pamiętamy, kiedy czytaliśmy je, czy tak jak słuchamy na przykład, ono jest usłyszane i gdzieś tam ulatuje, to jednak ono nie wraca do Boga bezowocne, bo to Słowo cały czas działa, to Słowo jest żywe. Żywe jest Boże Słowo i skuteczne. I ono kształtuje człowieka. To Słowo, jeżeli byśmy się zastanowili, czy pamiętamy jakiś werset z Pisma Świętego, to na pewno nie jeden werset byśmy mogli powtórzyć dosłownie. I może często taki nie jeden werset sobie przypominamy, przychodzi nam na myśl, rozważamy go. To Słowo jest gdzieś obok nas. Ono w nas pracuje, ono w nas działa, ono nas kształtuje. To właśnie o tym mówi dzisiaj prorok Izajasz, że to Słowo nie wraca do Boga bezowocne, zanim nie spełni pomyślnie swego posłannictwa i zanim nie dokona tego, czego Bóg chciał. Tak jak w tych słowach refrenu psalmu, którego niestety nie możemy razem wyśpiewać, ale został tu dzisiaj wyśpiewany. Na żyznej ziemi ziarno wyda plony. Trzeba nam się właśnie zastanowić, czy nasza ziemia, ta ziemia naszych serc, ziemia naszych sumień, ziemia naszego całego życia duchowego, czy ona jest żyzną ziemią. Aby ta ziemia była żyzna, trzeba ją nieustannie zasilać modlitwą. Trzeba nią nieustannie karmić dobrymi uczynkami. Trzeba ją nieustannie urabiać poprzez właśnie słuchanie Bożego Słowa, otwieranie się na nie i poddawanie się Jego mocy, Jego działaniu. I moi kochani, możemy popaść właśnie czasami w taką rozterkę. No ja próbuję, ale to nie wychodzi. Ja się staram, ale ciągle grzeszę. Ja chcę, ale jakoś to przychodzi tak topornie. Może chcemy za dużo. Może stawiamy sobie zbyt wysoko poprzeczkę. Może chcemy poprawić nawet zamysł Boży względem nas. Tak też może być. Bo zobaczcie, bardzo zaskakujące, ale ciekawe jest to, co mówi dzisiaj do nas Jezus w tym fragmencie przypowieści o siewcy, krótszym ze względu na te maski, które macie, w których ciężko oddychać. Czytam krótsze wszystkie modlitwy i teksty, bo to jest niemiłosierne. Moi kochani, w tym krótkim fragmencie jest taka ciekawa puenta, że to ziarno, które urabia serce człowieka, ono wydaje plon, ale nie wydaje jednakowego plonu, wydaje różny plon. A my się czasami silimy na to, żeby ten plon był jak największy, a może w naszym wypadku ten plon nie będzie stokrotny. Może będzie 60-krotny, a może będzie tylko 30-krotny. Ale wiecie, o co chodzi? Chodzi o to, żeby był jakiś plon. Żeby ta gleba naszych serc,
nie stała się takim ugorem, na którym Bóg nieustannie zasiewa i nic się nie rodzi na tym ugorze. Chodzi o to, by na miarę naszych sił, talentów, różnorakich duchowych możliwości i wysiłków, to ziarno Bożego Słowa zasiane na glebie naszych serc wydawało jakikolwiek plon. I w jednym przypadku będzie to stokrotny plon. Bo człowiek jest może tak naturalnie wyposażony, że jest mu łatwiej współpracować z Bożą łaską, odpowiadać na Boże Słowo. W innym przypadku będzie to 60-krotny plon, a w jeszcze innym będzie to 30-krotny, a może 10-krotny. I to też będzie plon. I o to chodzi Panu Bogu, żebyśmy wydawali plon, żeby to ziarno Bożego zasiewu nie zostało zmarnowane. Siostry i bracia, a zatem kiedy dzisiaj liturgia słowa przynosi nam właśnie teksty o Słowie Boga sianym na glebie ludzkich serc, chcielibyśmy poczynić refleksję najpierw nad tym, jak my tego Słowa słuchamy, czy my słuchamy tego Słowa uważnie, czy my mamy takie chwile w naszym życiu, kiedy nad tym Bożym Słowem się pochylamy prywatnie, rozważając jakieś fragmenty Pisma Świętego, czy mamy taką właśnie wewnętrzną postawę, żeby podejmować nieustannie wysiłki związane z tym, czego wymaga od nas kierowane do nas przez Boga Słowo. Mamy tu w naszej parafii możliwości, bo jak wiecie, działa grupa biblijna, kilka już takich cykli przybliżania Bożego Słowa, takich kursów biblijnych się odbyło i jest grupa ludzi, która z tego wspaniale skorzystała, ale może nie każdy z nas ma na to czas, ma możliwości, dlatego też nie jest to konieczne, żeby każdy się zaangażował w tego typu działania, ale byśmy byli otwarci właśnie na to, by zgłębiać Boże Słowo, by to Słowo rzeczywiście było żywe w naszym życiu wiary, by urabiało nasze serca. Chcielibyśmy zatem dziękować Bogu za to, że daje nam swoje Słowo i prosić Go o to, by nasze serca, nasze sumienia, nasze życie duchowe było tą żyzną ziemią, na której zasiane przez Boga ziarno wyda obfity plon. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych. Jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu. A przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi, naszego zbawienia, zstąpił z nieba za sprawą Ducha Świętego. Przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Pilatem, został męczony i pogrzebany, i zmartwychwstał dnia trzeciego, jako znajmia Pisma, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych. Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera i chwałę, które mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty,
powszechny apostolski Kościół wyznaje jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. Oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Boga, którego Słowo stworzyło wszechświat, prośmy, aby uczynił ludzkie serca dobrą glebą, a zasiane ziarno przynosiło obfity plon zbawienia. Módlmy się za Kościół Święty, by nigdy nie brakowało siewców Bożego Słowa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za chorych i cierpiących, by Boże Słowo przyniosło im ukojenie i uzdrowienie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych, a szczególnie za świętej pamięci Antoniego i Elżbietę Klasków, by mieli życie wieczne w chwale. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, abyśmy przemienieni mocą Bożego Słowa swym przykładem prowadzili innych do Boga. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prośmy Boga, aby raczył dać Kościołowi Świętemu godnych kapłanów, braci i siostry zakonne. Błagamy Cię, Panie, byś raczył wybrać spośród naszej młodzieży tych, którzy Ci służyć będą w stanie kapłańskim i w życiu zakonnym, dla chwały imienia Twego i dla zbawienia dusz. Amen. Boże wielki, prosimy, wysłuchaj nasze modlitwy i spraw, byśmy posileni Twym Słowem nieśli je innym ludziom przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wejrzyj, Boże, na dary błagającego Cię Kościoła i przemień je na pokarm duchowy dla Twoich wiernych, aby przyjmując Go wzrastali w świętości przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. W górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On bowiem, litując się nad grzesznymi ludźmi, narodził się z Maryi Dziewicy, przez swoją mękę na krzyżu wybawił nas od śmierci wiecznej, a zmartwychwstając dał nam wiekuiste życie. Dlatego z aniołami i archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia, i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Terensem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Jackiem, świętym Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Jezu, ponieważ nie mogę w tej chwili przyjąć Ciebie w świętym sakramencie Eucharystii, błagam Cię, abyś przyszedł duchowo do mojego serca, w duchu Twojej świętości, w prawdzie Twojej dobroci, w pełni Twojej władzy, w łączności z Twoimi tajemnicami i w doskonałości Twoich dróg. O Panie, wierzę, zawierzam, wychwalam Ciebie. Żałuję za wszystkie moje grzechy. O Najświętszy Sakramencie, o Boski Sakramencie, zawsze niech będzie Twoja chwała i dziękczynienie. Amen. Do Komunii Świętej już w większości wiemy, w jaki sposób przystępujemy. Proszę zacząć właśnie od pierwszych ławek. Osoby, które siedzą naprzeciwko obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, a później dopiero osoby siedzące naprzeciw obrazu Pana Jezusa Miłosiernego. Przechodzimy według znaków oznaczonych na podłodze. Komunię Świętą przyjmujemy na rękę, zdejmujemy maski do przyjęcia Komunii Świętej. Thank you.
Módlmy się. Posileni Twoimi darami prosimy Cię, Boże, aby przez uczestnictwo w tym sakramencie wzrastał w nas Jego zbawienny owoc przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Moi drodzy, kilka ogłoszeń. 15 niedziela w ciągu roku, 15 niedziela zwykła. Jak wiemy, od minionego wtorku zostało takie rozporządzenie tutaj w mieście Ottawa wprowadzone, dotyczące używania masek w pomieszczeniach zamkniętych, ale proszę dokładnie się zapoznać z treścią tego rozporządzenia. Wisi tutaj na drzwiach, no nie gromadźmy się przed drzwiami, ale na oficjalnych stronach public Ottawa Public Health można to przeczytać. Tam są pewne exceptions tak zwane, w języku tu rodaków mówię. I przeczytajcie to, bo to nie jest jakieś w tej chwili prawo, jakiś nakaz, który jest obwarowany karą. Przeczytajcie to dokładnie, bo mamy zakrywać nos, twarz, znaczy twarz, nos, usta, podbródek, nie? Więc jeżeli komuś jest no, z jakiegoś powodu medycznego na przykład przeciwwskazane zakładanie maski, to nie jest to konieczne, żeby miał jakiś próf tak zwany na to, żeby się tłumaczył, może jej zwyczajnie nie nosić. Tak samo jak osoba, która ma kłopot z nałożeniem, ze zdjęciem maski, też nie musi jej nosić. Są tam takie tak zwane wyjątki.
No a to też jest prawo człowieka, że nie musimy czegoś takiego wypełniać, co nas ogranicza, także po prostu, no ja się źle czuję z taką maską. I to już też jest pewien powód. Przeczytajcie to dokładnie. Oczywiście, jeżeli ktoś uważa, że COVID jest szczególnie w kościele obecny, no to niech ubiera te maski, niech jeszcze sobie ten kapelusz ubierze i nie wiadomo co. To idzie przez internet, wiecie, to się boję trochę, nie? Ale po polsku to nie wszyscy rozumieją. Moi drodzy, w najbliższą środę będzie okazja do spowiedzi świętej i tak samo za dwa tygodnie, znaczy jak to, za tydzień od najbliższej środy. W tę najbliższą środę będzie spowiedź od godziny 5 po południu aż do mszy świętej i podobnie też w kolejną środę. W najbliższą środę będzie tutaj ksiądz Robert Masternak z Russell, polski kapłan pracujący tam w kanadyjskiej parafii, będzie służył posługą konfesjonału, a w kolejną środę będzie znany też nam ojciec Andrzej Jastrzębski, będzie służył posługą konfesjonału. Chcielibyśmy korzystać z tych okazji i możliwości, bo na razie nie ma inaczej sposobu, żeby tak przychodząc na mszę tutaj od razu skorzystać właśnie z okazji spowiedzi w konfesjonale. W konfesjonale nam nie wolno być. Musimy być 5 metrów od ludzi. Nagle musimy być, bo nie wiem dlaczego nagle, co się stało. Także trochę już tak mnie to wszystko wewnętrznie szarpie, ale no chcę być posłuszny, no bo co mam zrobić. To nie jest rozporządzenie biskupa, żebyśmy byli tutaj jasno zrozumieli, to jest Ottawa Public Health, ale z tego co się orientuję, może się tak stać, że będzie to bajlo za chwilę, bo prawdopodobnie w najbliższym tygodniu będzie posiedzenie Rady Miejskiej i ma być to wniesione jako bajlo, jako propozycja, no wtedy będzie to pewien kłopot, nie? Bo może być obwarowane jakąś karą nienoszenie masek. Na razie jest to rozporządzenie Ottawa Public Health. Biuro nasze parafialne nie funkcjonuje normalnie, czyli nie przyjmujemy interesantów, jak to się mówi, tak z biegu. Dlatego, kochani, jeżeli macie jakieś sprawy, żebyście się źle z tym nie czuli, że nie wpuścimy, bo nie wpuszczamy po prostu, proszę zadzwonić, to jest lepsza droga. Jeżeli nawet nikt nie odbiera, nagrać się, na pewno zareagujemy, albo napisać maila, jeżeli ktoś się posługuje mailem. W dalszym ciągu uczestnictwo we mszy świętych, we mszach świętych no jest obwarowane tym, że trzeba się zgłaszać. Osoby, które już się zarejestrowały, nie muszą ponownie się rejestrować, ale moi kochani, widzę, że mamy troszeczkę ludzi, którzy nie rozumieją pewnych rzeczy. Ufam, że to jest tylko niezrozumienie, a nie nic gorszego, bo jeżeli mówię wyraźnie, że mamy pewien limit, który nas ogranicza co do tego, żeby było ludzi tyle czy tyle w kościele, a ktoś nie rozumie i kombinuje, a mi nie pasuje, ja po angielsku się nie umiem modlić, ja też się nie umiem modlić po angielsku, a muszę służyć odprawianiem mszy po angielsku. Jesteśmy w sytuacji wyjątkowej. Zrozumcie to, że chcemy każdego potraktować po ludzku i my się z tym tak naprawdę pieścimy, bo są parafie, gdzie dali automat na stronę internetową, ilu tam zdąży, to się zapisze i koniec. Chcecie, żeby tak zrobić? Możemy tak zrobić. Jeżeli nie szanujemy tego, że ktoś dla nas służy, i się gimnastykuje, i się denerwuje, wysłuchuje, bo to nie jest do nas wszystkich, ale ja wam o tym mówię, bo to jest nasza sprawa, bo to się dzieje w naszej wspólnocie. Są ludzie, którzy chyba im jest za dobrze na świecie. Daje się im możliwość mszy świętej, ale oni nie, bo ja to po angielsku się nie modlę. No. To idź do Chińczyków się modlić. Bardzo dziękuję osobom, które wysłuchują tych różnych komentarzy w telefonach, dzwonią do parafian. Dziękuję osobom, które wysłuchują różnych komentarzy przy drzwiach do kościoła. Dziękuję osobom, które służą
dzwoniąc do ludzi, którzy służą tutaj, dezynfekując ławki po każdej mszy świętej. Dziękuję wszystkim, którzy pomagają, abyśmy mieli mszę świętą razem. Moi drodzy, jeżeli ktoś chciałby pomóc i wie, że może w jakiś dzień pomóc, trudno teraz tam wracać i zapisywać się na listę, ale zgłosić to wolontariuszowi przy drzwiach, czy zadzwonić do biura. Mogę, chcę przyjść. Byłoby to potrzebne, bo no, każdy człowiek ma ograniczone siły i w którymś momencie też słabnie nasze morale w takich sytuacjach granicznych. Dlatego chciejmy pomagać sobie nawzajem i nie utrudniać. Moi drodzy, w ostatnią niedzielę zebraliśmy na potrzeby parafii 4220 dolarów. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy pamiętają o parafii, którzy troszczą się o jej utrzymanie. Serdeczne Bóg zapłać. Tak jak już wiecie, proboszcz opuszcza parafię 15 sierpnia definitywnie, więc wydaje się, że nie uda nam się jakoś pożegnać tak w większym gronie, dlatego też oficjalne pożegnanie będzie tutaj zrobione przez Radę Duszpasterską w niedzielę 9 sierpnia na mszy świętej o godzinie 10, ale jeżeli ktoś chciałby osobiście powiedzieć Bóg zapłać, czy coś powiedzieć, że proboszcz źle zrobił, czy jakoś tam jeszcze do widzenia, nie? To jest taka możliwość w pierwszych dniach sierpnia. Trzeba tylko dać znać do biura parafialnego, nie robić tam żadnego appointment, dać znać, że chcemy przyjść, o której godzinie byłoby to możliwe. Będę do waszej dyspozycji, jeżeli ktoś ma takie życzenie, żeby się osobiście jeszcze przed moim odjazdem spotkać z proboszczem. I bardzo serdecznie zapraszam. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Święty Michale, Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, aby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.